Szczęść Boże, coś wam powiem. Wódz z plemienia Szałunisów powiedział: kiedy wstajesz rano, podziękuj za światło, za życie, za siłę. Podziękuj za jedzenie, za radość istnienia. Jeśli nie widzisz powodu do wdzięczności, wina leży po twojej stronie. I ma rację. Bo sami sobie wymyślamy problemy, a później próbujemy znaleźć sposób, jak się z nich wykaraskać. Gdy w dzisiejszym fragmencie pojawia się paralityk, pytamy, za co on może dziękować. Za to, że nie musi pracować? Za to, że nie musi nigdzie chodzić? Za to, że może leżeć cały dzień? Nie. Może dziękować za to, że przez jego niemoc znaleźli się ludzie, którzy wokół niego są, by mu pomóc. To oni, usłyszawszy o Jezusie, skrzyknęli się i przynieśli swojego kolegę. Nie mieli nic do stracenia poza wysiłkiem fizycznym. Dzięki wierze tych ludzi, jak i ufności samego chorego, cud dokonał się na oczach wszystkich. Nawet tych podważających wszelkie dobro uczonych w piśmie. Choć w swoim sposobie bycia ci uczeni mają złe myśli. Mają serca podłe, małe, zamknięte, niezdolne do otwarcia się na prawdę. Uważają, że to oni są w posiadaniu prawdy i koniec końców jej nie poznają. A Bóg udziela każdemu wielkiej mocy, dzięki której mogę uwielbiać Jego i wszystko, co się dzieje w moim życiu. Nawet moje trudności. Z definicji fizycznej moc to praca w czasie. Bóg pracuje w nas z ogromną cierpliwością i bez przerwy. Pracuje, bo On jest miłością, a miłość się nie zniechęca. Raz powiedział, że nas miłuje, to tego nie zmienia. Jego dar dla nas powinien prowadzić nas do refleksji nad pytaniem, co ja z tym darem zrobię? Jak chcę przeżyć swoje życie? Kiedy spotykają nas trudności, to skłaniamy się ku temu, że już nic się nie zmieni. Od teraz będę miał zawsze gorzej niż inni. Zaczynamy się pogrążać. A gdzie jest ufność? Jezus leczył ludzi nie tylko z chorób fizycznych, ale przede wszystkim zmieniał w człowieku ducha. Jeśli udało się zmienić podejście, to wtedy pojawiała się nowa nadzieja, że nawet będąc ograniczonym, nie muszę z niczego rezygnować. Co więcej, tracąc jedne zdolności, mogę zacząć rozwijać inne. Często postrzegamy świat w taki sposób, na jaki pozwala mi moje serce. Gdy ono jest przygnębione i smutne, wszystko wokół mnie będzie tak samo ponure. Gdy jednak zdystansuję się wobec moich ograniczeń i przeżyć, to zrobię miejsce dla Jezusa, który wchodząc ze swoją mocą w moje serce, zmienia mój sposób patrzenia i myślenia. Zobaczmy, że cud uzdrowienia nie dokonał się tylko na paralityku. On dokonał się także na tych, którzy byli w tym miejscu. Odeszli do domu wielbiąc Boga. Jak napisał José María Escrivá, Bóg Stwórca jest godny podziwu. Bóg, który przychodzi na krzyż, aby nas odkupić, jest cudem. Ale Bóg, który przebacza, Bóg, który nas oczyszcza, jest wspaniałą rzeczą.